Andrzej Piminów stał pośrodku więziennego dziedzińca, po raz ostatni komunikując się ze swoimi bratankami, towarzyszami nieszczęścia, z którymi w jednej kolonii odbywał długą, znienawidzoną karę. Chłopak dostał pięć i pół roku za potrącenie człowieka. Sprawa okazała się głośna i była szeroko omawiana w lokalnej prasie. Po odbyciu pięciu lat z nałożonego wyroku, Andrzej zdecydował się złożyć wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Na szczęście szef kolonii był dobrym człowiekiem i nie przeszkadzał w próbach skazanego na złagodzenie wyroku. Co więcej, przez cały ten czas 25-letni więzień nie sprawiał problemów konwojentom i zachowywał się jak najbardziej skromnie i spokojnie. Sumiennie wywiązując się ze swoich obowiązków w zakładzie obróbki drewna na terenie kolonii. Więzienie, w którym przebywał Andrzej, miało własną produkcję mebli drewnianych na dwie linie dla daczy i szkół. Tak więc chłopak, harując każdego dnia przy maszynie, szczerze wierzył, że przynajmniej w ten sposób może przynosić ludziom pożytek. Kiedy z wyższych instancji przyszła pozytywna odpowiedź w sprawie warunkowego przedterminowego zwolnienia więźnia Piminowa, Andrzejowi przez pierwsze chwile nawet trudno było uwierzyć, że ta radosna wiadomość dotyczyła właśnie jego. Przez pięć lat życia w więzieniu charakter chłopaka mocno się utwardził. W jego duszy pozostało niewiele światła, mimo że z natury zawsze był człowiekiem dobrym i uczynnym. Ale jak to mówią, kolonia to nie kurort i musiał widzieć różne rzeczy. Dlatego Andrzej wolał zbudować pancerz pozornego obojętności do większości trudnych do przełknięcia rzeczy. Dla młodego człowieka był to znacznie lepszy wariant niż uczestniczenie w różnych rozgrywkach między lokalnymi więziennymi autorytetami. Piminów starał się nie przyciągać do siebie zbędnej uwagi i o ile to możliwe, odbyć swój wyrok cicho i z godnością, co mu się całkiem udało. No co, chytman, będziemy się żegnać. Silny mężczyzna w wieku około 40 lat, z całkowicie wytatuowanymi plecami i ramionami, przyjaźnie podał Andrzejowi szeroką, omszałą dłoń. Na dworze było lato, więc więźniom pozwolono zmienić ciężkie kurtki na lekkie, z gestego bawełny koszule. Muskularny więzień pozwolił sobie zdjąć koszulę i zawiązać ją wokół pasa, pozostając tylko w białej koszulce alkoholika. Dlatego wszyscy wokół mogli zobaczyć wytatuowane na jego plecach ogromne gotyckie litery łacińskie, spokojnie sąsiadujące z kopułą prawosławnej cerkwi. To był ptacha, lokalny, mówiąc językiem kryminalnym, pachan. No tak, mam nadzieję, że się już więcej nie zobaczymy, odpowiadając na wyciągniętą dłoń. Odpowiedział Andrzej. Mężczyźni, rozumiejąc się, uśmiechnęli się do siebie. Weź, weź papierosy z produktów coś tam, przekaż chłopakom, niech źle nie wspominają. Piminów wyjął z wcześniej przygotowanego pakietu, już sprawdzonego przez konwojentów, kilka bochenków chleba, parę bochenków kiełbasy i mały pęk słodkich bułeczek. Oho, jakie bogactwo! Szczery zachwyt ptacha! To wszystko z tej tajemniczej przesyłki, co ci ostatnio przekazali? Chłopak tylko milcząco kiwnął głową. Drugi więzień w jakiś dziwny sposób zachichotał. Jest, jest, masz na wolności czekającą. Na pewno ci mówię. Pamiętaj, Hitman. Może jakiej dziewczynie list pisałeś, a potem zapomniałeś? Hitmanem Andrzeja nazwano w strefie bardziej z ironią niż poważnie. Wszyscy doskonale rozumieli, że tak wyjątkowo nieagresywny człowiek jak Piminów nie mógł celowo, a co więcej z jakąś szczególną okrucieństwem, przejechać zwykłego obywatela. Jednak w wyglądzie milczącego chłopaka było coś ponurego i nieco zimnego, co w połączeniu z głębokimi czarnymi oczami i więzienną fryzurą na zero niechętnie sprawiało, że przypominał postać znaną z popularnej gry komputerowej, profesjonalnego i nieprzeniknionego zabójcę o pseudonimie Hitman. Dla Andrzeja takie przezwisko wyszło tylko na dobre. Ci z nowo przybyłych, którzy nie znali jego historii, podświadomie bali się więźnia z tak niebezpiecznym przezwiskiem. Ptacha, z którym u Hitmana ułożyły się dość nieźle. Nawet przyjacielskie relacje, tylko się śmiał z tego wszystkiego, ale aktywnie wspierał straszliwą legendę w celu ochrony Andrzeja przed agresywnie nastawionymi recydywistami. Nie wiem, ptacha. Ale trudno z tym. Andrzej potrząsnął głową na znak odmowy. Jak mówisz, twoja sprawa? wzruszył ramionami znajomy. Tylko ty to, nie myśl nawet o powrocie. Nie potrzebujesz tego, rozumiesz? Hytman tylko machnął ręką. Daj spokój ptacha, jakbyśmy się żegnali, jak starcy, ale dziękuję ci, bracie, za wszystko. Mężczyźni przyjaźnie się objęli i w tym momencie, kiedy nie widzieli strażnicy, ptacha wsunął Andrzeju do kieszeni jakiś zwitek: Weź to od nas, braci, dla ciebie na drogę, żeby szybciej wydostać się z tego piekła. Andrzej również niepostrzeżenie spojrzał na zwitek. Było to kilka dużych banknotów złożonych w rulonik i związanych sznurkiem z bawełny. Dziękuję. Mężczyzna skąpo wyraził się po męsku i poklepał ptachę po potężnych plecach. Postawisz za nas świeczkę w kościele i będziemy kwita. Rzucił tamten. Pimenów ponownie przytaknął. Wiedział, że ptacha w prawdziwym życiu Paweł Iwanowicz Ptaszenko bardzo poważnie podchodził do spraw religii. W przeszłości nawet ukończył seminarium duchowne, ale z różnych powodów związał swoje życie z przestępczością, za co teraz płacił. Nieco później. Pożegnawszy się jeszcze z kilkoma współwięźniami, Andrzej pod eskortą strażników udał się do biura dyrektora kolonii, aby odebrać swoje dokumenty i zaświadczenie o zwolnieniu. Leonid Konstantynowicz już na niego czekał i zobaczywszy w drzwiach, od razu machnął ręką, jakby mówiąc: "Usiądź szybciej, nie mam czasu tu z tobą słodzić". Sam w tym czasie właśnie wypełniał pozostałe dokumenty na zwolnienie Andrzeja. Ostatecznie, przygniatając ciężką pieczęć na dokumencie i umieszczając podpis na dole, dyrektor kolonii rzucił spojrzenie na chłopca. Zwołany? Po prostu zapytał Andrzej. Wiedział, że ich szef woli przechodzić od razu do rzeczy. Zwołany. Powoli wypowiedział tamten. Pimenów znaczy. Na wolność z czystym sumieniem. Wszystko odsiedziałeś. Andrzej skinął głową bez słowa. No, patrz, więzień Pimenów, nie daj Boże, żebyś się znów złapał. Więcej na wydłużenie na pewno nie wyjdziesz. I wyrok dostaniesz taki, że nawet myśleć o tym będzie bez sensu. Nie złapię się, towarzyszu dyrektorze, spokojnie odpowiedział Pimenów. Teraz życie tylko zgodnie z prawem, bez żadnych przygód. Tu i owo, że bez przygód, złożył ręce na biurku Leonid Konstantynowicz. Ostrzegam od razu. Osobiście za ciebie ręczyłem. Przecież byłeś naszym najlepszym pracownikiem w warsztacie. Miesięczną normę zawsze spełniałeś. Nie zawiedź mnie, starego. Tak jest, towarzyszu dyrektorze odparł na sposób wojskowy Andrzej i ostrożnie się uśmiechnął. Nie zawiodę. Zrobiłeś dla mnie bardzo wiele i będę ci za to do końca życia wdzięczny. Dyrektor kolonii, naburmuszony, spojrzał na chłopaka spod gęsto siedzących brwi. Dobrze, wystarczy wdzięczny od. Powiedz mi, pracę na wolności znajdziesz. Pamiętaj, tam przecież byłych więźniów niezbyt kochają. Andrzej powoli uśmiechnął się jedną stroną twarzy, jakby wiedział coś takiego, co zdecydowanie mogło zmienić całą jego dalszą życiową drogę. Dlaczego się tak uśmiechasz? Można by pomyśleć, że masz na wolności zakopany skarb. Jak ten facet z filmu, ale jak bez jego? Leonid Konstantynowicz nerwowo przebierał palcami, próbując przypomnieć sobie tytuł filmu. W końcu mu się to udało. Ucieczka z Szoszank. O. Chłopak zrozumiał, że mógł niechcący przestraszyć dyrektora, dlatego zawstydzony opuścił wzrok, próbując jednocześnie stłumić nadchodzący do gardła śmiech. Zbyt zabawnie wyglądał sam Leonid Konstantynowicz, mówiąc o hollywoodzkim filmie. Nie, nie, miałem na myśli coś innego, pospieszył z wyjaśnieniami Andrzej. Na wolności czeka na mnie jeden dłużnik. Oto jeśli uda mi się odzyskać od niego wszystko, co mi się przez te stracone lata należy, wtedy praca w ogóle nie będzie mi potrzebna. Będę się toczyć jak ser w maśle do końca życia, niczego sobie nie odmawiając. Kierownik kolonii spojrzał na chłopaka z wyraźnym podejrzeniem. Czy ty, Piminów, przypadkiem nie planujesz zemsty? zmrużył oczy. Może nie powinniśmy cię stąd wypuszczać. Kto wie, co masz w głowie? Andrii podniósł ręce w geście pojednania. Obiecuje, Leonid Konstantinowicz, wszystko tylko i wyłącznie w ramach prawa. Kierownik kolonii tylko smutno się uśmiechnął i lekko kiwnął brodą, jakby słyszał podobne zdanie od więźniów już setki razy. Zgodnie z prawem znaczy się nono. Po kwadransie Andrzej Piminów w końcu opuścił ponure mury kolonii. Jak tylko za nim zatrzasnęły się wysokie stalowe bramy. Obramowane na górze drutem kolczastym, chłopak nagle zdał sobie sprawę, to jest naprawdę realne. Wszystko koniec. Udało mu się przewrócić tę ostatnią stronę i zamknąć najdłuższą książkę swojego życia. Jest wolny. Wyczuwając moment, Piminów głęboko odetchnął wolnym letnim powietrzem. Na zewnątrz było gorąco 26 stopni, a może i więcej. Andrzej zdjął swoją jesienią kurtkę i, zręcznie ją składając, włożył do sportowej torby, przerzuconej przez muskularne ramię. Chłopak nawet nie spojrzał na plac przed bramami. Był pusty. Nieco zaskoczony, że nikt z przyjaciół, których znał przed aresztowaniem, nie przyszedł go powitać. Młody człowiek powoli skierował się w stronę przystanku autobusowego. Słońce nieubłaganie prażyło, i Andrzej nawet ucieszył się z tego, że niemal nie ma włosów na głowie. Na krótko przed uwolnieniem ponownie ogolił się maszynką niemal na łyso, zostawiając tylko kilka centymetrów dla estetyki. Czując, jak promienie słoneczne ogrzewają jego bladą skórę, chłopak mimowolnie zanurzył się we własnych wspomnieniach, tak głęboko, że prawie przeszedł obok przystanku. Rzuciwszy torbę z dobytkiem na stare drewniane siedzenie, Andrzej cierpliwie zaczął czekać na autobus, który mógłby go zawieźć do miasta. Teraz prawdopodobnie nie miał już swojego mieszkania. Ale z wyprzedzeniem napisał do jednego dobrego przyjaciela przed uwolnieniem, prosił go o schronienie na kilka dni. Dopóki nie rozwiąże kwestii z i pracą, przyjaciel mieszkał sam i ogólnie nie miał nic przeciwko, aby pomóc Andrzejowi. Siedząc na zniszczonej ławce, były więzień zastanawiał się, jak w ogóle udało mu się trafić za kraty i tak szybko stracić aż pięć lat swojego jeszcze młodego życia. Chłopak przewijał wydarzenia tamtego dnia w swojej głowie prawdopodobnie więcej niż tysiąc razy i do tej pory nie znajdował sensownego wyjaśnienia. Jedynym, czym mógł usprawiedliwić swoją wtedy głupotę, było brak niezbędnego doświadczenia życiowego i jego całkowita naiwność w kontaktach z ludźmi. Cały ten koszmar wydarzył się dokładnie 5 lat temu. Andriejowi wtedy zaledwie skończyło się 20 lat, ale już intensywnie kręcił kierownicą na lokalnej trasie, wożąc ludzi z dworca autobusowego do pobliskich wiosek i osiedli. Praca jako prywatny taksówkarz oczywiście mocno męczyła chłopaka. Jednak ten od dzieciństwa przyzwyczaił się dbać o siebie i po prostu nie umiał siedzieć bezczynnie. Prace na własnym samochodzie Andrii zaczął stosunkowo niedawno. Przed tym głównie harował po 12 godzin dziennie na magazynach jako pracownik fizyczny, a w przerwach dorabiał jako robotnik na miejskim budowie. Taki zapał młodego człowieka wkrótce został nagrodzony. Andrzejowi udało się zebrać wystarczająco dużo pieniędzy, aby wykupić stary używany samochód od swojego sąsiada. Dzięki niemu stopniowo wszedł w społeczność przystankowych taksówkarzy, którzy chętnie zarabiali swoją groszem uczciwą pracą, pomagając przy tym zwykłym obywatelom, dla których taryfy oficjalnych taksówek bywały czasem nieosiągalne. Życie Andrzeja nigdy nie było łatwe, zawsze i wszędzie musiał ciężko pracować, aby osiągnąć swoje cele. Tak się złożyło, że los młodego taksówkarza od dzieciństwa był ściśle związany z biedą i samotnością. Rodzice małego Andrzeja, odkąd chłopiec pamiętał, zawsze pili do nieprzytomności. To właśnie to ich zgubiło. Pewnego razu, kiedy oboje byli pijani w sklepie, gdzie matka pracowała jako sprzedawczyni, a ojciec jako magazynier, ktoś z nich przypadkowo zapomniał zgasić papierosa. Pożar w magazynie, gdzie rodzice chłopca oddawali się pijaństwu. Wybuchu niemal natychmiast, szybko rozprzestrzeniając się na przyległy magazyn. Znajdując się w stanie półsenności, matka i ojciec nie zdołali na czas opuścić płonącego budynku i zginęli. Wszystko to stało się, gdy Andrzej miał zaledwie siedem lat. W tym roku miał iść do pierwszej klasy, ale zamiast tego trafił prosto do domu dziecka. Chłopiec nie miał już innych krewnych, a nikt z sąsiadów nie chciał przygarnąć syna alkoholików. Kolejne lata chłopak spędził walcząc o swoje interesy i uczucia przed atakami bardziej agresywnych chłopców. Nastolatki początkowo ciągle dokuczały i dręczyły Andrzeja, wymyślając obraźliwe przezwiska i przypominając mu za każdym razem, że wyrósł w rodzinie marginesu społecznego. Wygnaniec, pijak, syn wódki to zaledwie kilka z przezwisk, którymi okrutne dzieci posługiwały się, by jeszcze bardziej zranić młodego Piminowa. Jednak chłopak nie pozwalał sobie na obrażanie, i często ci, którzy odważyli się wypowiedzieć coś takiego na głos w jego obecności, od razu płacili za to złamanym nosem lub dużym siniakiem pod okiem. Bez względu na to, jak nisko upadli jego rodzice. Andrzej nadal ich kochał i bardzo cierpiał, gdy jego mama i tata odeszli. Częściowo z powodu przeżytego stresu, a częściowo z powodu trudnego życia w domu dziecka, Andrzej wyrósł na małomównego. Nieco ponurego młodzieńca, przyzwyczajonego do ciężkiej pracy i małomówności. Chłopak uważał, że tylko ci, którzy mają wystarczająco dużo pieniędzy, aby nie martwić się o jutrzejszy bochenek chleba, mogą sobie pozwolić na gadanie. Gdy tylko wychowanek domu dziecka otrzymał własny pokój od państwa i uwolnił się z nieprzyjaznego schroniska, od razu poczuł znaczną ulgę. Nie musiał już udowadniać własnej wartości wychowawcom i nauczycielom, walczyć o wolny metr w pokoju, gdzie czasami mieszkało jednocześnie do siedmiu osób i unikać codziennych drwin starszych, przepowiadających mu równie smutny koniec, jak jego rodziców. Wyrwawszy się z tego dusznego więzienia, chłopak po raz pierwszy poczuł pełną niezależność od opinii otoczenia. Teraz mógł zarządzać własnym życiem tak, jak uzna za stosowne, bez oglądania się na niezliczone zasady i ograniczenia. Nie tracąc czasu na próżno, Andrzej natychmiast zaczął szukać pracy. Nie wiedział, co czeka go jutro, ale starał się uczynić każdy swój dzień jak najbardziej efektywnym, zarabiając możliwie więcej niż dzień wcześniej i licząc na jasną przyszłość. Wykupując używanego ziguli, Andrzej poczuł, że jakby wszedł na nowy poziom, gdzie może samodzielnie kontrolować wysokość swoich dochodów. Teraz mógł w pełni skoncentrować się na zarabianiu jak najwięcej, a nie harować przez półtora dnia na jakiegoś wuja, który jeszcze nie jest pewne czy zapłaci mu tyle, ile obiecał na początku. Takie przypadki również często zdarzały się w dniach pracy Andrzeja. Szczególnie często zdarzało się to młodemu człowiekowi na budowie, gdzie chciwi kierownicy czasami mogli zuchwale zabrać sobie do 70% z początkowej sumy umowy. Właśnie dlatego, nabywszy własny samochód, Andrzej po raz pierwszy od prawie 10 lat poczuł się naprawdę szczęśliwy. W ten przełomowy dzień, kiedy w życiu Andrzeja wydarzyło się coś, co całkowicie zmieniło jego los, jak zwykle taksował na swojej zwykłej trasie. Zima tego roku była wyjątkowo mroźna, co przemieniło niedawno wyremontowaną autostradę w prawdziwe lodowisko, także kierowcy taksówek ciągle wymieniali się informacjami o szczególnie niebezpiecznych odcinkach drogi. Tym razem nie było inaczej. Pimenów zrobił już trzy kursy i teraz wysa starszą parę koło małego osiedla letniskowego, starał się wrócić na stację, powoli wjeżdżając na główną trasę. Wbrew prognozom meteorologów, którzy obiecywali słoneczny dzień, z nieba nagle zaczął padać lekki śnieg. A potem rozpętała się prawdziwa zamieć. Autostrada, będąca tego dnia szczególnie śliska, wkrótce przemieniła się w prawdziwe szkło. Andrzej w tym momencie wyraził wszystko, co myślał o lokalnych służbach komunalnych. Jednocześnie starał się utrzymać kierownicę i średnią prędkość na trasie. Kilka minut później w lusterku wstecznym chłopak zobaczył jakąś cień. Po kilku sekundach cień szybko nabrał kształtu drogiego samochodu sportowego, pędzącego po trasie z prędkością co najmniej 100 km na godzinę. Andrzej na początku nawet nie zrozumiał, jak to możliwe. Z powodu nasilającej się zamieci coraz trudniej było dostrzec cokolwiek przed sobą. Samochód mknął po autostradzie, wydawało się, nie zważając na to, że każdy nieprawidłowy ruch kierownicą może natychmiast wyrzucić go do rowu. Przed pojazdami na wiele kilometrów rozciągała się biel i mgła. Andrzej ostrożnie włączył światła, aby widzieć chociaż minimalny odcinek drogi przed swoim samochodem. Onceo zupełnie zwariował, pokręcił głową Andrzej. Takie ścigają się po trasie bez króla w głowie, a potem dziwią się, że mają problemy i mandaty prawie co tydzień przychodzą. Chłopak ostrożnie zmienił bieg, obniżając go do minimum. Sportowy samochód z przodu jednak pędził dalej przez śnieżną burzę, jakby ktoś go gonił. Chwilę później chłopak usłyszał przeszywający dźwięk piszczących hamulców. A potem głuchy uderzenie. Drogi samochód jadący przed Andrzejem... Potrącił jakiegoś nieszczęśnika, który tak niestosownie postanowił przebić przez oblodzoną drogę. Po kilku obrotach wokół własnej osi samochód zatrzymał się tuż przed barierką, cudem w nią nie uderzając. Młody taksówkarz w szoku nacisnął na hamulce i sam przy tym prawie stracił kontrolę. Takiego obrotu spraw nie spodziewał się. Wyskoczywszy z samochodu, Andrzej szybko pobiegł w stronę sportowego auta. Po drodze opluwając się od lepkich płatków śniegu, które dążyły zatkać mu oczy i usta. Buty strasznie ślizgały się po lodzie, więc do miejsca wypadku dotarł nie od razu. Najpierw musiał przebyć około 300 metrów oblodzonej autostrady. W drodze Andrzej próbował wyjąć telefon z kieszeni kurtki, aby wezwać karetkę. Mróz się wzmógł, na zewnątrz zrobiło się znacznie zimniej. A Andrzej od razu pożałował, że tego dnia nie zabrał ze sobą na drogę czapki. Grzejnik w kabinie jego samochodu zwykle wystarczał, aby chłopak mógł się ogrzać między kursami. Gdy w końcu dotarł do samochodu, zobaczył, że drzwi po stronie kierowcy były szeroko otwarte. Za kierownicą siedziała młoda dziewczyna, wyglądająca na nie starszą niż sam Andrzej. Cała drżała i zalewała się łzami. Jaskrawy makijaż był rozmazany po twarzy, a lekka bluzka i krótkie płaszcz wyglądały tak. Jakby ich właścicielka gdzieś się spieszyła i było jej całkowicie obojętne, co ma na sobie. Pimenów powoli przeniósł wzrok na poszkodowanego. Był to mężczyzna w wieku około 45 lat. Sądząc po tym, jak mocno pachniał od niego alkohol. Andrzej doszedł do wniosku, że nieszczęśnik prawdopodobnie solidnie się napił przed wyjściem na zewnątrz. O tym samym mówiła również nonszalancko zarzucona na poturbowanego mężczyznę zimowa kurtka i wysokie buty, których sznurówki były całkowicie rozwiązane. Futrzana czapka pijanego leżała niedaleko. Mężczyzna mocno jęczał, ale ogólnie wyglądał na zdrowego. Przynajmniej Andrzej nie znalazł u niego widocznych śladów krwi ani złamań. Może faktycznie było mu bardzo źle, a może tylko udawał. W końcu nie bez powodu mówi się o pijakach, że mogą wyjść cało z każdej niebezpiecznej sytuacji. Andrzej od razu przypomniał sobie o swoich rodzicach i w duchu się zatrzymał. Wszystko, ale nie wszystko pomyślał chłopak i na wszelki wypadek postanowił jednak wezwać lekarzy. Te cholerne samochody dobiły mnie na śmierć. Och, jęczał tymczasem poszkodowany, choć już nawet zdołał normalnie usiąść. Zaczekajcie, zaraz wezwę pomoc. Rzucił w biegu Andrzej, próbując z ziemniętymi palcami odblokować swój telefon. Wtedy za nim rozległ się cichy głos. Proszę, nie rób tego. Andrzej ze zdumieniem odwrócił się. Kierująca sportowym samochodem, dziewczyna patrzyła na niego oczami pełnymi błagalnych łez i kręciła przecząco głową. Pani, może pani nie zrozumiała. Miała pani wypadek, potrąciła pani człowieka. Oto on krzyczy, biedak, prawie na lewą stronę wywrócony. Trzeba wezwać pogotowie, policję. A z panią chyba też nie wszystko w porządku, skoro tak płacze. Jak się pani czuje? Andrzej starał się mówić głośno i zwięźle, aby właścicielka samochodu mogła go usłyszeć przez huczącą zamieć. Jednak ona tylko uparcie kręciła głową, nalegając na swoje. W pewnym momencie taksówkarz nawet na chwilę pomyślał, że musi być z nią coś nie tak. Tak jasno płonęły jej duże, ciemnozielone jak szmaragdy oczy. Nie, nie będę prosić. Właśnie o to chodzi, jeśli ojciec się o tym dowie, to on mnie zabije. Teraz wszystko załatwię, tylko proszę, nie dzwońcie nigdzie. Zaczęła grzebać w torebce, nerwowo czegoś szukając w jej wnętrzu, podczas gdy Andrzej stał niezdecydowany z palcem zawieszonym nad przyciskiem szybkiego wybierania numerów alarmowych. Proszę, weź to. Zdesperowanie szepnęła, wyciągając w jego kierunku swój portfel. Możecie zabrać wszystkie pieniądze, które tam są, tylko nie dzwońcie nigdzie. Nie tak to nie pójdzie. Odrzuciwszy ręce w geście odmowy, wypowiedział Andrzej. Nie potrzebuję pańskich pieniędzy, ale ten biedak wygląda na to, że zaraz zamażnię na śmierć, więc albo pozwól mi wezwać kogo trzeba, albo już wreszcie zadzwoń do swojego ojca. Ręce dziewczyny bezsilnie opadły na kolana. Nerwowo wsunęła portfel z powrotem do torebki, po czym przyłożyła dłonie do zapłakanego twarzy. Była cała wstrząśnięta zimnem i nerwami. Tak, tak, zaraz, Boże! Wina wypadku kilka razy głęboko odechnęła, a dopiero potem zdołała wybrać odpowiedni kontakt w książce adresowej swojego telefonu. Wszyscy jesteście kozłami. Z bełkotliwym językiem zbeształ ich i Andrzeja poszkodowany. Tu człowiek umiera, a wy sobie figle urządzacie. Mężczyzna kilkakrotnie głośno beknął, po czym ponownie przewrócił się na plecy. Andrzej próbował go podnieść i przeciągnąć do pasażerskiego siedzenia sportowego samochodu, ale ten zaczął desperacko opierać się nogami. Pozwę was wszystkich. Świetnie, to znaczy, że będziesz żył. Surowo wypowiedział Andrzej, ale i tak udało mu się usadzić narzekającego poszkodowanego w ciepłym wnętrzu. Nie brakowało jeszcze, aby ten łajdak odmroził sobie coś. Niezadowolony mruknął taksówkarz, strzepując śnieg z rąk. Kierująca samochodem, dziewczyna tymczasem dzwoniła do ojca. Całej rozmowy Andrzej nie słyszał, jednak dobrze mógł odróżnić, że dyskusja między krewnymi zdecydowanie odbywała się w podniesionych tonach. Z słuchawki dochodziły głośne oburzenia mężczyzny, który dowiedział się, że jego urocza córeczka wpadła w poważny wypadek. Wszystko, zaraz przyjedzie, zapewniła chłopaka dziewczyna. Taksówkarz skinął głową i poszedł do swojego Żiguli. Śmierć jak chciał się ogrzać chociaż trochę. Nalał sobie gorącej herbaty z termosu, po czym znów spojrzał na nienaturalnie obrócony na trasie sportowy samochód. Z miejsca, gdzie siedział Andrzej, nie było widać, czym w tym momencie zajmowała się dziewczyna, jednak nie czuł wobec niej szczególnego współczucia. Przez takie właśnie bogate dziewczyny na drogach codziennie ginie mnóstwo ludzi, podczas gdy rodzice tych złotych piskląt potem łatwo wykupują się od sprawiedliwości i krewnych zmarłych czy ciężko rannych. Pewnie i tym razem będzie dokładnie tak samo, smutno pomyślał chłopak. Po 20 minutach na miejsce przyjechał ogromny czarny Mercedes klasy biznesowej z felgami błyszczącymi od oślepiającego blasku. Z samochodu wyszedł wysoki, korpulentny mężczyzna w wieku około pięćdziesięciu lat z dokładnie przyciętymi włosami i wąsikami. Był ubrany w drogie czarne płaszcz i jasny szalik, Nonszalancko zwisający z jego szerokiej szyi, jakby mężczyźnie zawsze było trochę za gorąco. Rzuciwszy małymi czarnymi oczkami, najpierw na samochód córki, a potem na taksówkarza, biznesmen od razu wszystko zrozumiał. Andrzej rozpoznał w ojcu dziewczyny słynnego bankiera Wiktora Osmanowicza Burdina, najbogatszego i najbardziej wpływowego człowieka w ich mieście. Chłopak trochę zdziwił się, że ten wyjechał w taką niepogodę bez najmniejszej ochrony, chociaż ze względu na swój status na pewno przysługiwała mu cała rzesza ochroniarzy. Jednak bardzo szybko Andrzej domyślił się, że w ten sposób Wiktor Osmanowicz postanowił zabezpieczyć się przed nadmierną uwagą i świadkami wypadku. Bankier natychmiast wymyślił w swojej głowie przebiegły plan, który, jak miał nadzieję, pozwoli mu i jego nieposłusznej córce wyjść z zaistniałej sytuacji z minimalnymi stratami. Rzucając zimnym gniewem spojrzenie na dziewczynę za kierownicą, ale tak, by taksówkarz tego nie zauważył. Berdyn zwrócił się do niego. – Dziękuję ci, chłopce, że nie wezwałeś policji. – Wczułeś się w sytuację, można powiedzieć, współczuł córce. Tylko czuję, że nie uda nam się tak po prostu odpuścić tej sprawy. Nie rozumiem, zdezorientowany zapytał ponownie Andrii. Bankier spojrzał na niego i z żalem westchnął, powoli kręcąc masywnym pierścieniem na palcu wskazującym. Po prostu prasa, oni są jak wilki. Rzuć im kość z mięsem, a przyjdą po całą tuszę. Potem nie odgonisz. A ja jestem tutaj kimś ważnym. Nie martw się, nie krępuj się. Widzę, że mnie rozpoznałeś. Nawet straszne sobie wyobrazić, co stanie się z moją reputacją, gdy te brukowce dowiedzą się o wszystkim. Andrii uważnie spojrzał na bankiera. No to już przepraszam, ale to są pańskie problemy. Co ja mam z tym wspólnego? Berdyn rzucił okiem na córkę. Jej oczy były szeroko otwarte ze zdumienia. Już domyślała się, co nastąpi po skargach ojca. Biznesmen tylko pobłażliwie uśmiechnął się do taksówkarza, jakby przed nim stało nierozumne dziecko. Jak masz na imię? zapytał bankier. Andrzej. Andrzej Piminów. Oto co, Andrzej. Biznesmen przyjacielsko poklepał młodego człowieka po ramieniu, jednocześnie wciągając go za sobą dalej od sportowego samochodu córki. Widzę, że jesteś mądrym chłopakiem, nawet można powiedzieć, bystrym. Może się dogadamy? Piminów natychmiast zrzucił rękę Burdina ze swojego ramienia. To o czym pan mówi? Biznesmen przewrócił oczami. Oj, Andrieju, nie sądziłem, że tak ciężko będzie ci to zrozumieć. Proponuję ci dobrą umowę. Ty bierzesz na siebie winę za wypadek mojej córki, a ja płacę ci za to sowitą sumę. Sam pomyśl, mam tyle kontraktów, tacy ludzie mają ze mną i moim bankiem do czynienia. To będzie prawdziwy koszmar, jeśli cała ta historia wyjdzie na jaw. A wyjdzie. Nie wątp w to. Pamiętasz, co ci mówiłem o dziennikarzach? Andrzej stał przed biznesmenem w kompletnym szoku. Czy pan mi proponuje wziąć na siebie winę za swoją córkę, czy ceo? No proszę, z radością zawołał berdyn. Chwała Bogu, bo już myślałem, że będę musiał ci wszystko tłumaczyć, jak nauczyciel. Czy wy w ogóle jesteście przy zdrowych zmysłach? Oburzył się taksówkarz. Czy zdajęcie sobie sprawę, że proponujecie mi popełnienie przestępstwa? Nie, na to się nie zgadzałem. Biznesmen ponownie objął Andrzeja, ale tym razem jego uścisk bardziej przypominał ścisk deszczu. Och, proszę cię, nie dramatyzujmy tego tak. No weź, popatrz na niego! Skinął biznesmen w stronę potrąconego mężczyzny. Ten już chrapał na pasażerskim siedzeniu samochodu jego córki. Gwarantuję ci, ten pijak nawet nie będzie pamiętał jutro, co się tutaj w ogóle wydarzyło. A tym bardziej, kto go potrącił. Nie masz nic do stracenia. Maksymalnie pół roku pod aresztem domowym spędzisz i to wszystko. A dla mnie to katastrofa, rozumiesz. A pieniędzmi cię nie o. Te pół roku będziesz żył jak król. Jeszcze wczoraj byłeś zwykłym kierowcą, taksowałeś za grosze. Sześć milionów cię zadowoli. Ile? zapytał zaskoczony Andrzej. Sześć milionów rubli. Chytrze uśmiechnął się biznesmen. Nie bądź nierozsądny, przyjmij to, gdzie indziej nie zarobisz takich pieniędzy i to kiedy? Wystarczy, że tylko zderzak ci się lekko pogiał i to wszystko. Nikt nawet nie zauważy, że to nie ty, a moja córka tego głupca potrąciła. A tym bardziej oto on, żywy mechanik. Sprawa się rozmyje, mówię ci. Andrzej wahał się. Z jednej strony nie był głupcem i doskonale rozumiał, że to, co teraz proponuje mu bankier Berdyn, jest nie tylko niemoralne, ale i nielegalne. Ale z drugiej, Byłemu sierotce naprawdę bardzo chciało się tych pieniędzy. Przecież nigdy nic nie spadało mu z nieba. A tutaj, jakby pieniądze same płynęły do jego rąk. Poza tym, Berdyn to człowiek szanowany i wpływowy. Po co miałby oszukiwać tego, kto może uratować jego karierę i reputację jego córki? Na te sześć milionów Andrzej nie tylko mógłby kupić sobie nowy samochód. Z taką pokaźną sumą chłopak mógłby nawet spróbować otworzyć własną firmę. Na przykład zorganizować myjnię samochodową. Albo wziąć kredyt, żeby dołożyć do tych pieniędzy jeszcze trochę i otworzyć warsztat. Ogólnie miał opcję. Jak sensownie wykorzystać te miliony? No dobrze. Tak więc niech będzie. Z rezygnacją zgodził się sierota. Jeśli mnie nie oszukacie, to wam pomogę. Tylko czy na pewno jesteście pewni, że mogę dostać wyrok w zawieszeniu? W końcu to nie jest jak zrzucenie szkoleniowego pachołka na drodze. Co ty oczywiście jestem pewien, Andrzeju. Gorąco zapewnił go bankier, a sam niepostrzeżenie potarł ręce z zadowolenia. Musiałem, jak dobrze wszystko zorganizowałem i zamknąłem sprawę. Teraz i jego córka jest niesfornie uratowana i sam on w tej mętnej historii nigdzie się nie pojawi. Cieszę się, że tak dobrze się zrozumieliśmy. Na pożegnanie powiedział Andrzej Berdyn. Pamiętaj, chłopce, zrobiłeś właściwy wybór. Zanim zostawił młodego taksówkarza i pijanego mężczyznę pośrodku zaśnieżonej trasy, bankier jeszcze raz dokładnie rozejrzał się dookoła. Czego mu brakowało, to żeby w pobliżu nie znaleziono kamer monitoringu drogowego lub przypadkowych gapiów. Sprawdziwszy wszystko i upewniwszy się w swoim bezpieczeństwie, biznesmen kazał córce jechać za nim i jak najszybciej. Jedźmy. Rzucił do zapłakanej dziewczyny za kierownicą sportowego samochodu. W domu jeszcze porozmawiamy. Córka bankiera ze smutkiem w oczach spojrzała na Andrzeja. Ona doskonale wiedziała, że ten dobry młodzieniec prawdopodobnie nie otrzyma żadnych pieniędzy. Ale sprzeciwiać się woli ojca teraz było bez sensu, więc dziewczyna tylko mocniej wcisnęła pedał gazu, z każdą sekundą oddalając się od tego nieszczęsnego odcinka drogi coraz dalej i dalej. Andrzej zaś pozostał stojąc po środku autostrady, czekając na przyjazd policji i karetki, aby przyznać się do czegoś, czego nigdy nie popełnił. Oczywiście wszystko skończyło się zupełnie inaczej, niż opowiadał młodemu taksówkarzowi Wusi Bordzin. Mężczyzna, którego potrąciła córka bankiera, okazał się dalekim krewnym burmistrza. Ironią losu, na procesie poszkodowany tylko opowiadał prokuratorowi, jak brutalnie obchodził się z nim Andrzej, kiedy ten rzekomo odkrył, że potrącił mężczyznę na drodze. O dziewczynie i sportowym samochodzie krewny burmistrza nawet nie wspomniał. Pimienów później często zastanawiał się, jak to się mogło stać, że właśnie ten pijany alkoholik okaże się kuzynem burmistrza i tak zręcznie zniszczy całe jego życie. Jednak chłopak doskonale to rozumiał, sam własnymi rękami podpisał na siebie wyrok. Pijany krewny szefa miasta, tylko irytujące nieporozumienie, w końcu czarna owca zdarza się w każdej stadzie, nawet tak wysoko postawionym jak to. Pimienowowi dano pięć i pół roku kolonii za nic a dokładniej tylko za to, że potrącił krewnego urzędnika. Prasa z przyjemnością rozpisywała się o szczegółach tej sprawy. Ciągle dyskutując, czy władze mają prawo tak surowo karać zwykłych obywateli, zwłaszcza gdy ich wina w zaistniałej sytuacji była niemal żadna, biorąc pod uwagę alkoholowy stan poszkodowanego. Wiktor Osmanowicz wolał w to wszystko w ogóle nie mieszać się, nie chciało mu się psuć tak starannie zbudowanych relacji z burmistrzem jak nie chciało mu się, aby jego nazwisko pojawiało się w sprawie jakiegoś sieroty. Jak większość bogatych i chciwych ludzi, Borgium chciał wyjść z całej tej historii z nieskalaną reputacją, a wszystkie jego obietnice dotyczące łagodnego wyroku warunkowego dla Andrieja i późniejszych milionów okazały się w rzeczywistości nie więcej niż pustymi słowami. Przez cały okres, który taksówkarz spędził w więzieniu, otrzymał tylko kilka paczek z jedzeniem i ciepłymi rzeczami. I to te małe kolorowe pudełka nie były od wielkiego bankiera, ale od jakiejś całkowicie nieznanej Andriejowi dziewczyny. A od Bordzina nie było ani słychu, ani ducha. Pozostawił chłopaka samemu sobie, aby przetrwał w miejscu, gdzie większość ludzi łamała się jak trzcina pod huraganowym wiatrem. Skrzypienie autobusu na żwirze sprawiło, że Andrzej mimowolnie wzdrygnął się. Na chwilę wydawało mu się, że znów stoi zupełnie sam po środku zaśnieżonej trasy. Chłopak pospiesznie odgonił nieprzyjemne wspomnienia, wsiadł do autobusu i już po kilku godzinach znów znalazł się w rodzinnym mieście. Jak planował Andrzej, udało mu się zatrzymać u swojego przyjaciela z taksówki. Piewgeni spokojnie przyjął powrót Pimienowa z kolonii, tym bardziej, że przed zdarzeniem na trasie utrzymywali całkiem przyjazne relacje. Własny pokój Andrzeja do tego czasu już przejęło państwo. Dlatego chłopak był niezmiernie wdzięczny Jewgenijowi za to, że ten zgodził się go przyjąć u siebie na pierwszy czas. Wieczorem, gdy mężczyźni zrobili sobie skromną kolację i otworzyli po butelce piwa, Jewgeni zaciekawił się, co jego przyjaciel planuje robić dalej. W odpowiedzi na to były więzień tylko tajemniczo się uśmiechnął: No tak, muszę z jednym gościem rozliczyć się z długu. Dalej nie uwierzył Jewgeni. Naprawdę masz tutaj jeszcze jakieś kontakty? Myślałem, że znowu zaczynasz od zera. Wiedz, że jeśli coś, zawsze cię wesprę. Andrzej podzękował przyjacielowi, a potem zapytał: Słuchaj, a czy Osman Bank nadal jest w naszym mieście? Chyba mieli główny oddział w centrum. Jewgeni spojrzał na przyjaciela z pewnym podejrzeniem. Po co ci? Czyżbyś chciał obrabować? Żartował chłopak, ale od razu się zatrzymał, zdając sobie sprawę, że żart wyszedł dwu. Przepraszam, przyjacielu, nie to miałem na myśli. Nie ma sprawy, rozumiem wszystko, machnął ręką Andrzej. Nie, żenia, tu będzie wszystko uczciwie. Jeden bankier jest mi dłużny, pieniądze. I to dużo. Czas minął, a dług nie został spłacony. Czas, aby i on poznał honor. Jewgeni nie zaczął dopytywać przyjaciela dalej, rozumiejąc, że ta tematyka jest bardziej związana z czymś osobistym niż tylko kwestią materialną. Po rozmowie na luźne tematy młodzi ludzie poszli spać. Po raz pierwszy od pięciu lat Andrzej zasnął na miękkim materaku, choć na starej, ale rozkładanej sofie, a nie na twardych pryczach. Młodzieniec uznał to dla siebie za dobry znak. Wydawało się, że życie powoli zaczyna się układać w najdrobniejszych szczegółach. Wczesnym rankiem następnego dnia Andrii udał się do Osman Banku, należącego do samego Burdina. To było wysokie. Nowoczesne budynku, mające co najmniej 15 pięter, całkowicie przeznaczone pod infrastrukturę banku. Chłopak tylko gwizdnął. Od czasu jego aresztowania budynek znacząco się rozszerzył, zyskując ogromne lustrzane panele i jasny stylowy design. Z zewnątrz nawet nie powiedziałbyś, że właścicielem całego tego przepychu jest zatwardziały łajdak skąpiec. Były taksówkarz chciał wejść do środka, ale został natychmiast zatrzymany przez ochroniarza, który momentalnie rozpoznał w Andrieju niedawno uwolnionego więźnia. Po napiętej twarzy ochroniarza, chłopak zrozumiał tak po prostu, do Burdina się nie dostanie. Czego chcesz? Zapytał grubiańsko mężczyzna w czarnym garniturze. Blokując drogę sieroty. Gotów się założyć. Nie masz u nas żadnej lokaty. A jeśli myślałeś o kredycie, to od razu ci powiem bez żadnej prowizji, że pieniędzy ci nie damy. Przepraszam, ale byłych więźniów tutaj nie sponsorujemy. Chciałbym dostać się do Burdina, do Wiktora Osmanowicza. Spokojnie, powiedział Andrzej. Przekażcie komu trzeba, że mam umówione spotkanie. Jestem pewien, że z radością mnie przyjmie. Ochroniasz tylko zaśmiał się chłopakowi w twarz. Serio? Do Burdina chcesz się dostać? Jakby umówione spotkanie było. Tak to wszyscy bezdomni i więźniowie chodziliby tutaj. Dalej, spadaj, póki masz całe ręce i nogi. Nie lubię powtarzać dwa razy. Jednak Andrzej nawet się nie poruszył. Stanowczo postanowił zakończyć sprawę, którą zaczął pięć lat temu. No więc, jeśli teraz nie zadzwonisz do swojego szefa i nie zgłosisz o mnie, jutro będą na ciebie czekały bardzo duże problemy. I to od samego szefa. Na twoim miejscu nie szpanowałbym tak, Koleś. Pimenów spojrzał na ochroniarza swoim charakterystycznym spojrzeniem Hitmana. Które często budziło strach w przeciwniku, kiedy ten siedział w kolonii. Ku jego zadowoleniu strażnik osmanbanku dał się nabrać. Spuszczając wzrok, ochroniarz niechętnie powiedział przez radio prośbę Andrieja. Były taksówkarz z przyjemnością obserwował, jak z twarzy mężczyzny w garniturze znika jego obrzydliwy uśmiech. W końcu szef ochrony dostał odpowiedź od samego burdina. I Andrzeja z wyraźną niechęcią wprowadzono na czternaste piętro do biura dyrektora banku. Jesteśmy tu przy drzwiach, poczekamy na Wiktora Osmanowicza ostrzegli ochroniarze banku. Jeśli coś, wiecie, jak w takich przypadkach postępować? Oczywiście, Misza. z lodowatym spokojem odpowiedział Berdyn, i dopiero potem za Andrzejem zamknęły się drzwi, zostawiając go sam na sam z biznesmenem. U wielkiemu zdumieniu Andrieja, Berden zachowywał się tak, jakby człowiek stojący przed nim nie siedział pięć lat w więzieniu za fałszywe oskarżenie, które bankier podstępem zmusił go przyjąć na siebie. A, to ty! Leniwie rzucił mu. No dawaj, wykładaj, po co przyszedłeś. Uważnie cię słucham, młodzieńcze, z drwiną w głosie dodał biznesmen. Andriej milczał, patrząc na swojego krzywdziciela. Przez tyle lat, każdej nocy wyobrażał sobie ten moment, jak stanie przed burdinem i wyrazi wszystko, co nagromadziło się przez te lata w jego złamanym sercu. Specjalnie ćwiczył słowa, myślał o tym, co opowie temu Łotrowi w pierwszej kolejności. Ale teraz wszystkie myśli, jak przestraszony ptak, uciekły z głowy chłopaka, pozostawiając tylko gorycz i rozczarowanie tym, co zobaczył. Nie tak wyobrażał sobie wyjaśnienie z biznesmenem. W końcu były więzień znalazł w sobie siłę, by powiedzieć: Wisi pan mi, Wiktor Osmanowicz, dużo wisi. Berdyn symulował zdziwienie. Jego gęste, siwe brwi powoli unosiły się ku górze. A, rozumiem. Ja głupi myślałem, że przyszedłeś do mnie z czystej grzeczności, zainteresować się postanowiłeś. Jak ja tu, jak moja córka po tym strasznym zdarzeniu nie udawaj, że nie rozumiesz o co chodzi, rozzłościł się Andrzej. Przez pańską łaskę pięć lat na strefie odsiedziałem. Niebo widziałem tylko przez żelazną klatkę. A przecież mógłbyś mnie wtedy uratować. Pomóc mi! Chłopak zaciskał pięści z rozpaczy. Bankier zauważył ten gest, a jego ręka powoli się nęła po alarmowy przycisk ukryty pod stołem. Czymże mogłem ci pomóc, kochanie? Próbował odciągnąć go od swoich działań, Wiktor Osmanowicz. Przecież człowieka potrąciłeś. Ledwo go uratowali. Ja tu zupełnie nie mam nic do rzeczy. Pimenów zrobił kilka kroków w stronę biznesmena, groźnie podnosząc rękę. Jak możecie tak siedzieć tutaj i kłamać mi prosto w oczy, CEO? Przecież byliście tam z własną córką i obiecaliście mi 6 milionów, jeśli to na siebie wezmę. Czy już o tym zapomnieliście? Usta Burdina rozciągnęły się w nieprzyjemnym uśmiechu. Tak uśmiecha się rekin, zanim pożre swoją ofiarę. Aaah, od tego trzeba było zacząć Andriejku. Za pieniędzmi, znaczy się, przyszedłeś. Nie zapomniałem. A to cały czas o jakiejś bzdurze mówisz, na Boga. Kłamstwo, sumienie, honor. Bankier płynnie wstał za stołu i, wyjmując z kieszeni portfel, leniwie ręką odliczył z niego parę tysięcy rubli, po czym z obrzydzeniem rzucił je pod nogi Andrieja. Były taksówkarz był zdezorientowany. Takiego upokorzenia nawet od tak obrzydliwej osoby, jaką był Berdyn, się nie spodziewał. No co ty, Andriejku, nie głupiej, bierz swoje pieniążki. Czy myślałeś, że teraz ci 6 milionów z procentami wypłacę po pół miliona za każdy odbyty rok? Tak czy ceo? Bankier złowieszczo się roześmiał, a w tym momencie wewnątrz Andrzeja jakby przerwała się zapora latami tłumionych emocji. Teraz był gotów zrobić wszystko, a jeśli trzeba, nawet się zemścić. Nie tak się umawialiśmy, Wiktor Osmanowicz. Jeśli odmawiacie zapłacić swój dług. To ja również odmawiam swojego zobowiązania milczeć o tym, co naprawdę się wtedy wydarzyło na trasie. Śmiech bankiera gwałtownie urwał się. Wysoki, dobrze zbudowany mężczyzna zaczął agresywnie nacierać na byłego więźnia. Kto ci uwierzy, szczeniaku? Syknął. Tam, oprócz nas i tego szalonego alkoholika, nikogo więcej nie było. I niespodzianka, kamer też nie było. Więc niczego nie udowodnisz, rozumiesz? Tym bardziej po tylu latach. Berdyn popchnął Andrieja w ramię, a ten się zachwiał. Dla człowieka jego wieku biznesmen miał dość mocny cios. Tak czy inaczej? Pójdę do dziennikarzy i wszystko im opowiem, wyrzucił z siebie Andrzej. Oni są jak wilki, pamiętaj. Zawsze przyjdą po pozostałą tuszę. Ja im główny kawałek drewna do ogniska podrzucę, a co dalej, niech oni sami prowadzą dochodzenie. Kto tam był i co się tam wydarzyło? Twarz Wiktor Osmanowicza zsiniała, straszne skrzywienia zdeformowały jego twarz. Nie odważysz się. Mówię ci, weź pieniądze i wynoś się stąd, zanim po raz drugi do więzienia nie wpadniesz. Bądź pewien, ja tak zaaranżuję, że cię jako recydywistę do najciemniejszej śmierdzącej celi wsadzą, z której już nigdy. Przenigdy na świat Boże nie wyjdziesz. Berdyn krzyknął na ochronę, by wyrzucili Andrieja. I choć chłopak stawiał opór, dwóch ogromnych mężczyzn doskonale poradziło sobie z zadaniem. Kilka minut później już połykał uliczny kurz, leżąc twarzą w dół na asfalcie przed wejściem do banku. Sieroty powoli podniósł się i poszedł dalej, przeklinając cały świat i własną głupotę. Chłopak poczuł na twarzy coś gorącego. Ostrożnie dotknąwszy zadrapanego policzka, Andrii zobaczył na opuszkach swoich palców przezroczystą wilgoć. To były łzy. Szczere i takie okrutne. Jednak nie zdążył przejść kilkudziesięciu kroków, gdy ktoś delikatnie objął go za łokieć. Poczekaj. Zabrzmiał za nim miły kobiecy głos. Musimy porozmawiać. Proszę. Coś w intonacjach tej prośby wydało się Andrzejowi znajome i powoli się odwrócił. No pewnie. Oczy zielone jak najpiękniejsze na świecie szmaragdy. Przed nim stała córka bankiera. Wiem, że teraz może być już za późno, by o tym mówić ale przebacz mi, jeśli możesz. Rozumiem, że twoje życie zostało całkowicie zniszczone przez mnie. Córka Bordina stała przed Aleksiejem. Ale jak bardzo różnił się jej wygląd od tego, który zapamiętał sam Piminów. Zamiast modnych butów proste, znoszone adidasy. Bez ekskluzywnych sukienek czy kurtek, jedynie prosta biała koszulka dopasowana do jasnoniebieskich jeansów. Które były przewiązane szerokim skórzanym paskiem. Piękne, odbijające popielaty blask włosy zebrawa w prosty koński ogon. Zmiany w dziewczynie miło zaskoczyły chłopaka, ale wciąż był pełen żalu do niej i ichciwego ojca. Czego jeszcze chcecie ode mnie ty i twój tatuś? Zapytał surowo Andrii, pocierając policzek obtarty o asfalt. Nie udawaj, że chcesz mi pomóc. Wrobiliście mnie jak ostatniego głupca, a teraz macie wszystko w czekoladzie. Brawo. Andrii teatralnie zaczął klaskać przed twarzą dziewczyny. Nawet nie znam twojego imienia, tylko że jesteś taka sama Bordina jak on. Dziewczyna zawstydziła się, zamilkła na moment, a potem szybko powiedziała: Nie jestem Bordina, tylko Wozniesięskaja. Złata Wozniesięskaja. To ja wysyłałam ci paczki, kiedy ty. No, w sumie, kiedy siedziałeś w więzieniu. Andrzej z zdumieniem patrzył na nią. Wiem, że to może wyglądać dziwnie z boku, ale proszę, wysłuchaj mnie. Może wtedy wszystko zrozumiesz. Złata Wozniesieńska ja powtórzyła swoje imię. A przecież gdzieś już słyszałem to nazwisko. Córka bankiera skinęła głową. Proszę, chodźmy do tamtej kawiarni. Usiądziemy, wypijemy kawę. Wszystko ci opowiem. Nie mam sensu ci kłamać. Uratowałeś mi życie. Po chwili namysłu, były taksówkarz zgodził się. W końcu nie miał nic do stracenia, a więc można było i do kawiarni usiąść. Nic się nie stanie, jeśli posłucha dziewczyny, która wysyłała mu te wszystkie jaskrawe pudełka do więzienia. Zobaczymy? pomyślał sobie Andrzej może dowiem się czegoś cennego dla siebie. Młodzi ludzie poszli do kawiarni, gdzie usiedli przy wolnym stoliku i Złata, nie śpiesząc się, zaczęła opowiadać o swoim życiu. Początkowo Osman Bank nosił nazwę Wozniesienia na cześć rodziców Złaty, Jurija Nikołajewicza i Olgi Aleksandrowny Wozniesieńskich. W tamtych czasach, a było to bardzo dawno temu, ich rodzinny bank jeszcze nie był tak dużą korporacją i uważany był za bardziej lokalny, pracujący głównie z regionalnymi partnerami, nie obejmując stolicy. Przy tym Jurij Nikołajewicz z żoną i tak posiadali w pewnych kręgach duży wpływ. Wtedy polityka firmy była zbudowana wyłącznie na stabilnych zasadach moralnych jej właścicieli, takich jak uczciwość, szlachetność i pomoc potrzebującym. Żadna osoba, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, nigdy nie wychodziła z wozniesienia z pustymi rękami. Tam ufali swoim klientom, zagłębiali się w istotę ich problemów i traktowali ludzi z wyjątkowym szacunkiem. Klienci w odpowiedzi na takie dobre traktowanie starali się wykorzystać otrzymane na kredyt pieniądze z maksymalną korzyścią dla siebie, dlatego prawie nigdy nie mieli poważnych długów wobec banku. To była główna cecha firmy, która korzystnie wyróżniała Wozniesienie od innych podobnych organizacji komercyjnych. Pierwsze lata życia złej ty rosły jakby w nieskończonej bajce. Dziewczynka była otoczona tylko bogactwem i luksusem, a każde lato spędzała z ukochanymi rodzicami delikatność pod jasnym słońcem na najlepszych europejskich kurortach. Rodzice bogatej spadkobierczyni szaleńczo kochali swoją córkę, także ta nie znała braku w niczym. Najpiękniejsze ubrania, najpopularniejsze, najlepsze zabawki, którymi jej koledzy z klasy mogli tylko pozazdrościć, wszystko to miała Złeta w pełnym obfitości. Co więcej, nie każdy z jej rówieśników mógł pochwalić się w swojej rodzinie osobistym kierowcą, który odwoził i przywoził dziewczynkę ze szkoły i z dodatkowych sekcji twórczych, a u Złejty Wozniesieńskiej taki był. Była też dobra, wszystko rozumiejąca niania, która często opiekowała się maluchem, podczas gdy jej rodzice byli w pracy, rozwiązując skomplikowane kwestie swojego biznesu. Przy takim obfitości i różnorodności rozrywek Jurij Mikołajewicz i Olga Aleksandrowna jednak nie zapomnieli o najważniejszym edukacji swojej ukochanej córki. Rodzice przygotowali dla Złejty wielką przyszłość, i aby dziewczynka mogła stopniowo zbliżać się do niej rok po roku, na jej osobistym oddzielnym koncie biznesmeni zakonserwowali dość dużą sumę. Rozmrozić konto Złejty mogłaby tylko wtedy, gdy nadejdzie jej czas na zdobycie wyższego wykształcenia. Rodzice marzyli, aby dziewczynka uczyła się w prestiżowym Uniwersytecie Kraju, zdobywając przy tym dyplom naprawdę międzynarodowego wzoru. To był jeszcze jeden moment, dzięki któremu młoda Wozniesięska w ogóle nie martwiła się o swoją przyszłość. Dziewczynka wiedziała, że o wszystko w jej życiu już z góry zabali jej wspaniali rodzice, a więc życie w ogóle wydawało się jej uporządkowane i beztroskie. Możliwe, że takie wrażenie tworzyło się u niej również dlatego, że dziewczynka po prostu nie wiedziała, że może być inaczej. Tak żyła Złeta do 10 lat, kiedy do jej domu niespodziewanie przyszła tragedia. Ojciec Jurij Nikołajewicz zginął w katastrofie lotniczej na własnym prywatnym samolocie wraz ze swoim ochroniarzem i pilotem. Stało się to, gdy szef rodziny wykonywał pilny i niezwykle ważny lot służbowy do jednego z odległych oddziałów firmy, znajdującego się na dalekiej północy. Serce złejty wtedy z pewnością rozbiło się na sto kawałków, jak mała porcelanowa figurka, przypadkowo spadająca z komody na twardą marmurową podłogę. Po raz pierwszy od momentu narodzin dziewczynka poczuła, jakby z jej oczu spadła cienka gazowa zasłona. Odsłaniając pod sobą całą nieatrakcyjność i surowość rzeczywistego życia. Matka Wejty bardzo cierpiała z powodu żałoby w pierwszym roku po śmierci męża. Potem stopniowo zaczęła się otrząsać, i wtedy okazało się, że kobieta nie jest w stanie prowadzić wszystkich spraw ich rodzinnej firmy samodzielnie. Męcząc się tak jeszcze kilka lat, ołga Aleksandrowna w końcu zdecydowała się i wyszła za mąż za zapomnianego kompana ich ojca, od partnerstwa, z którym Jurij Nikołajewicz świadomie zrezygnował kilka lat temu. Jednakże był to jedyny człowiek, który doskonale rozumiał wszystkie procesy pracy banku od środka. A zatem małżeństwo z przebiegłym i chytrym Burdenem stało się dla Ołgi Aleksandrownej swoistym zabezpieczeniem na wypadek, gdyby jej wiedzy nie wystarczyło do przekazania spraw w przyszłości rodzinnej córce. Wiktor Osmanowicz zresztą miał zupełnie inne plany co do wozniesienia. Wykorzystując pochlebstwo i oszustwo, przywłaszczył sobie wszystkie aktywa firmy i faktycznie zamknął wszystkie procesy finansowe w banku tylko dla siebie. W tym samym czasie Berdyn doskonale rozumiał, że ze względu na wiek nie może już mieć dzieci, dlatego powinien był wcześniej zadbać o to, by spadek złotych nie przeszedł w obce ręce przyszłego zięcia albo co gorsza, samej dziewczyny. W tym celu przebiegły bankier natychmiast adoptował dziewczynkę, stając się jej przybranym ojcem. A przy tym wcześniej odblokował jej edukacyjne konto bankowe i przelał wszystkie pieniądze na zagraniczne konta w raju podatkowym, rozdzielając je na małe sumy. Teraz, w razie czego, zawsze będzie miał oddzielną finansową poduszkę, która pomoże mu bezproblemowo przetrwać kryzysowy okres trwający do pięciu do sześciu lat. Olga Aleksandrowna, widząc, jak nowy mąż systematycznie niszczy firmę ojca złotych i krok po kroku likwiduje wszystkie zasady na których przez lata opierała się ich wspólna działalność z Jurijem Wozniesieńskim, była przerażona i chciała złożyć wniosek o rozwód, bez prawa Burdina do jakichkolwiek akcji firmy czy innych aktywów finansowych. Ale niestety było już za późno. Ostatecznym ciosem, który całkowicie zniszczył dziewczynkę, było wyzerowanie wszystkich akcji Wozniesienia i następująca po tym przemiana w Osman Bank z zupełnie nowymi despotycznymi zasadami obsługi klientów. Będąc całkowicie przygnębiona losem swojej rodziny i całym swoim życiem zawodowym, Olga Aleksandrowna doznała ciężkiego załamania nerwowego, w wyniku którego musiała wyjechać na długie leczenie za granicę. Skąd już nie wróciła? Wyjaśniając bliście do córki jako powód swojego postępowania, niemożność dalszego istnienia w świecie, który stał się jej niegdyś idealnym życiem rodzinnym i zawodowym. Dziewczyna w tym momencie bardzo się na matkę obraziła, i szczerze mówiąc, nie była w stanie jej do końca wybaczyć, choć doskonale rozumiała, co spowodowało takie jej zachowanie. Zła została całkowicie pod władzą ojczyma, sam na sam ze swoimi problemami nastolatki i okrutnym przebiegłym mężczyzną. Gotowym zrobić wszystko, by na zawsze pozostać u steru, zdobytej tak fałszywym i nieuczciwym sposobem bankowej imperii wozniesieńskich. Dziewczyna musiała przetrwać wiele upokorzeń i drwin ze strony przybranego ojca. Wszystkie one były związane z jej obecnym statusem przybłędy, która według Burdina absolutnie niczego użytecznego nie robi, co można by Y jakoś wykorzystać do rozwoju jego firmy. Gdy zła osiągnęła dorosłość i przekształciła się w pociągającą młodą damę, Wiktor Osmanowicz zdecydował się na strategiczny krok i zaaranżował małżeństwo swojej pasierbicy z synem swojego wieloletniego wspólnika biznesowego, który mieszkał i prowadził główną działalność w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zła, dowiedziawszy się, że jej przeznaczeniem jest zostać trzecią żoną młodego wschodniego biznesmena, oczywiście stanęła na przeszkodzie. Nie zamierzała poświęcić swojego życia, a tym bardziej wyjeżdżać do zupełnie nieznanej i obcej dla niej kraju. Tylko dla rozszerzenia komercyjnych interesów swojego ojczyma. Wtedy Wiktor Osmanowicz zagroził dziewczynie, że pozbawi ją tego niewiele, co jeszcze zostało na jej koncie bankowym, jako wydatki na kobiece drobiazgi. Jednak to już mało obchodziło zbuntowaną dziewczynę. Nawet wszystko sobie zabierz i nie pomyślę o wyjściu za mąż za twojego szejka. Co mi jeszcze możesz zrobić? Co do pracy domowej mnie oddasz? Doprowadziłeś mamę do tego, że uciekła z domu, a teraz chcesz się im nie pozbyć, sprzedając drożej. Nigdy, słyszysz, nigdy nie wymienię swojej wolności na twoje błyskotki. Berdyn zbledł, jakby odbierano mu najcenniejszą nagrodę, zdobytą ciężką pracą w uczciwej rywalizacji. Zła, przestań być taka głupia, przecież o ciebie dbam. Będziesz się toczyć jak ser w maśle z takim mężem jak Aziz. Każda dziewczyna na twoim miejscu już by w ogniu stanęła, tylko ty jedna udajesz, że się nie dotykasz. A przecież nie masz już 16 lat. No więc pobawisz się jeszcze po swoich knajpach przez pięć lat i co? Wszystko piękno zejdzie z ciebie jak złoto z łyżeczki, i zostanie tylko cyna. A ja ci prawdziwą szansę oferuję, dziewczyno, uszanuj ojca, przestań udawać komedię. Tym bardziej, że już obiecałem Ahmedowi. On w tych dniach wyśle tu swoich starców, będziemy się zapoznawać. Zła, zdając sobie sprawę, że skazują ją na bycie korzystnym towarem w dobrym interesie, nie wytrzymała ciągłej presji ojczyma i tego samego wieczoru próbowała uciec z domu, kradnąc rodzicielski samochód sportowy. Niestety, w drodze tego dnia rozegrała się prawdziwa burza i dziewczyna nie zauważyła, jak ten pijany mężczyzna wpadł pod koła jej samochodu. Wszystko stało się zupełnie przypadkowo, bez żadnych złych intencji ze strony Złoty. Historia z potrąceniem krewnego burmistrza i późniejszy proces nad taksówkarzem na zawsze zmieniły życie dziewczyny. Wewnątrz niej obudziły się wszystkie te jasne uczucia, które przez tyle lat głosił jej rodzony ojciec: miłosierdzie, współczucie, chęć pomocy w trudnej sytuacji swojemu bliźniemu. Złota podjęła decyzję, by chociaż w niewielkiej części swojej działalności kontynuować to, co robił jej ojciec, będąc na stanowisku dyrektora bankowości. Dziewczyna z własnej woli stała się częścią organizacji dobroczynnej, równocześnie definitywnie opuszczając dom rodzinny, w którym teraz swobodnie mieszkał jej niechciany ojczym. Dziedziczka swoich rodziców Złota wraz z innymi myślącymi podobnie zaczęła pomagać bezdomnym i chorym ludziom. Zatrudniła się w kuchni charytatywnej i teraz co czwartek karmi tych, którzy nie są w stanie sami siebie wyżywić lub znaleźć pracę. Z burdinem woźniesieńskim młodsza zerwała wszelkie stosunki, nie odpowiadała na jego telefony, a potem zmieniła numer, aby jego ochrona nie mogła do niej dotrzeć. Przez kolejne pięć lat, złota mieszkała w akademiku razem z innymi dziewczynami wolontariuszkami. Nauczyła się cenić radości życia i ani na chwilę nie zapomniała o młodym taksówkarzu odbywającym karę w kolonii za nią. Dlatego dziewczyna uważała za swój obowiązek zrobić dla Andrzeja choćby coś, nawet jeśli będzie to paczka w śmiesznej pudełku składająca się z produktów i rzeczy pierwszej potrzeby. Tym prostym działaniem złota próbowała choć trochę uspokoić własne sumienie i wesprzeć swojego wybawcę. Kończąc opowieść, złota zmieszana zamilkła. Andrzej był bardzo zdziwiony, jednak nadal nie rozumiał, czego od niego dziewczyna oczekuje. No tak, ale czego ty ode mnie w końcu oczekujesz, że cię wybaczę? Tak naprawdę nigdy na ciebie specjalnie się nie gniewałem. Wszystko to była wina Burdiniego. To on mi życie zniszczył, nie ty. Złota z trudem odechnęła. Była wdzięczna chłopakowi za zrozumienie i za to, że znalazł czas, by jej wysłuchać. Tak naprawdę, mam dla ciebie pewną propozycję. Dołącz do naszej organizacji dobroczynnej. Ostrzegam od razu: specjalnych wygód u nas nie ma, wszyscy uczestnicy są równi. Ale co mogę ci z pewnością zagwarantować? To talerz gorącej zupy i suche oraz czyste miejsce do spania, gdzie nie będą cię gryźć pluskwy. Dziewczyna cicho się uśmiechnęła, kącikiem ustęp bardzo liczyła, że Andrzej przyjmie jej propozycję. Chłopak jednak wciąż wahał się, czy warto ufać tej, przez którą w jego życiu pojawiły się tylko problemy. On jej już więcej nie winił, ale mimo to. Dziękuję, pomyślę, ostrożnie odpowiedział jej były taksówkarz. Wróciwszy do swojego przyjaciela Eugeniusza, Andrzej opowiedział mu o wszystkim, co się z nim wydarzyło. Przyjaciel był bardzo zaskoczony i oburzony działaniami bankiera. Jednakże doradził Andrzejowi zastanowić się nad propozycją złoty. Przecież na początek może to być dla ciebie wyjście, wyjaśnił swojemu koledze. W każdym razie dopóki nie znajdziesz czegoś lepszego. W rezultacie Andrzej zgodził się i zaczął pomagać złocie. Działalność dobroczynna odciągała chłopaka od ponurych myśli i wspomnień z przeszłości, a poza tym zawsze lubił pomagać ludziom. Stopniowo zatwardziała dusza chłopaka z domu dziecka roztopiła się i niepostrzeżenie dla siebie zakochał się w partnerce. Uczucia złoty okazały się wzajemne, więc po pewnym czasie młodzi ludzie wzięli ślub, ale nadal kontynuowali pracę jako wolontariusze. Po roku złota dowiedziała się cudownej wiadomości, wkrótce mieli zostać rodzicami. Chłopak bardzo się ucieszył, dowiedziawszy się, że wkrótce będzie miał synka lub córeczkę. Otaczał żonę czułością i troską, nie pozwalając jej przemęczać się. Po wszystkich przejściach chłopak bardzo pragnął mieć normalną, zdrową rodzinę. Tymczasem Wiktora Osmanowicza dosięgła sprawiedliwa kara za jego grzechy. Pozostawszy w całkowitej samotności bez żony i przybranej córki, mężczyzna w końcu zdał sobie sprawę, jak pusta stała się jego życie bez rodziny i więzi rodzinnych. Niestety, na odbudowę tego wszystkiego było już za późno. U Bordina zdiagnozowano ciężką formę raka. Lekarze tylko rozkładali ręce. Leczenie już nie mogło go uratować. Żyć bankierowi pozostało dosłownie kilka miesięcy. Kiedy Wiktora Osmanowicza poinformowano o jego diagnozie, po raz pierwszy zaczął się zastanawiać, jak najlepiej wykorzystać zgromadzone przez siebie bogactwa. Przecież na tamten świat ich ze sobą nie weźmiesz? Odszukawszy za pomocą swoich pomocników przybraną córkę i jej męża taksówkarza, Wiktora Osmanowicza wezwał ich do siebie i szczerze poprosił o wybaczenie: Wybaczcie mi, dzieci starego głupca. Całkiem mnie pieniądze zaślepiły. Tyle bólu wam przysporzyłem. Mam nadzieję, że to chociaż coś naprawi. Bankier podał złocie jakiś papier. Wczytując się, dziewczyna z zdumieniem zrozumiała, że przed nią darowizna. W której Bordina zostawia im z Andrzejem cały swój majątek, prawa do kąt i co najważniejsze, oddaje przybranej córce jej bank. Ta firma słusznie należy do ciebie, sprawa krwi. Z trudem, oddychając z bólu, powiedział chory biznesmen. Jestem pewien, że będziesz w stanie przywrócić wszystko tak, jak było przed tym, jak ja, jak ja wszystko zniszczyłem. Przebacz mi, córko, przebacz. W oczach Wiktora Osmanowicza zabłysły ze szczerego żalu. Zaskoczeni złota i jej mąż oczywiście wybaczyli umierającemu ojczymowi. Para przeprowadziła się do rodzinnego pałacu złoty, aby móc w pełni opiekować się bordinem w pozostałym mu czasie. Niestety karma dosięgła bankiera dokładnie po miesiącu. Zmarł we śnie. Złota sprzedała pałac Wozniesieńskich i przekazała część akcji firmy ojczyma w ręce zaufanych partnerów jej ojca, których poleciła jej matka. Olga Aleksandrowna wciąż mieszkała za granicą, jednak udało im się z córką znaleźć wspólny język i pogodzić się. Matka dziewczyny obiecała, że na pewno przyleci do nich z mężem na chrzciny ich przyszłego dziecka. Para Pimienowów Wozniesieńskich wykorzystała środki skąd zagranicznych. Część przeznaczyła na stworzenie własnej rodzinnej siedziby, a resztę zainwestowała w stworzenie obszernego funduszu dobroczynnego oraz towarzyszącego mu ośrodka wsparcia dla osób w potrzebie. Teraz Złota z Andrzejem czekają na narodziny swojego pierworodnego i cieszą się każdym dniem spędzonym razem. Są absolutnie szczęśliwi i szczerze wierzą, że tak będzie i nadal. Jeśli podobał Ci się ten opowieść, proszę o wsparcie mnie kciukiem w górę. A żeby dowiadywać się o wyjściu nowych interesujących historii, przy subskrypcji naciśnij dzwoneczek. Wszystkiego dobrego.